Rośnie pietruszka, wyrasta, tu ogóreczki wyrastają, tu selerki, tu cebula, o, szczypiorek kwitnie. Większość kwiatów. Ale to, żeby utrzymać, to trzeba robić non-stop. I oczywiście człowiek, jak przychodzi na działkę, to zapomina o wszystkim. O najgorszych problemach. No i z ludźmi tu człowiek stanie, porozmawia. Zawsze się coś ciekawego dowie. Wymiana. Na przykład o kwiatkach. Żona odpoczywa, ja pracuję. Grill. Znajomi przychodzą z dziećmi. A boję się po prostu, że w pewnym momencie różnie to bywa, bo to już jest wiek, a nie chciałabym, żeby to było zaniedbane. Panie Leszku, witam. Czy pamięta pan jeszcze witam, te czasy, Beczko, kiedy pana wysadzano na nocnik, było leżakowanie i trzeba było jeść kisiel? Oczywiście, panie Maćku, było to już zupełnie jak wczoraj. Dzisiaj zajmiemy się najmłodszymi mieszkańcami Nowej Huty, idąc do nowochódzkiego żłobka. Choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Architekci, którzy projektowali Nową Hutę, byli ludźmi z wizją przyszłości. Dlatego zaprojektowano również całą infrastrukturę, żłobki, przedszkola. Projektantem pierwszych żłobków i przedszkoli, zresztą samopowtarzalnych, był Janusz Ingarden. I my jesteśmy na tarasie pierwszego nowochódzkiego żłobka na osiedlu Willowym, który został otworzony w 1952 roku. Później realizowała te projekty jego małżonka, Marta Ingarden, bo Janusz Ingarden zajął się projektowaniem placu centralnego. Ja mam pierwszą kronikę tego żłobka, proszę zobaczyć na urocze maluchy. Natomiast projektowaniem wnętrz, designem tych przestrzeni dla najmłodszych zajmowała się Barbara Gołajewska, która pracowała w pracowni projektowania wnętrz budowy miasta Nowa Huta pod kierunkiem profesora Mariana Zygmunta. Widać, że tutaj jest dużo takiego ciekawego detalu. Na przykład właśnie ten żłobek ma barierki z taką metaloplastyką. Kolumny są w kształcie takich jakby pęków łodyg papirusów. Tutaj pod dachem mamy taki element zaczerpnięty z Wawelu, takie niewielkie wazoniki, jakby przerysowane z głowic kolumn w Zamku Wawelskiego. Także mamy tutaj wręcz elementy królewskie. Słynny blok na Osiedlu Zgody przy Parku Ratuszowym Świat Dziecka. Jesteśmy we wnętrzu salonu fryzjerskiego dla dzieci, działającego tutaj nieprzerwanie od 1962 roku. Zachowały się niektóre oryginalne elementy od tego czasu, jak chociażby ten fotelik, myślę, że bardziej dla chłopców, z taką kierownicą, czy też ta suszarka do włosów. Może sobie siądźmy i poczekajmy na naszą kolejeczkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
Panie Maćku, jesteśmy na tarasie przedszkola na osiedlu Stalowym, które zostało otwarte w 1956 roku. Tak jak dbano o infrastrukturę urbanistyczną, architekturę żłobków i przedszkoli, starano się zapewnić dzieciom już taki kompleksowy rozwój, stąd różne zabaweczki z tamtych czasów. Samochodzik, taka ciuchcia, lokomotywka i robota. Mój najbardziej ulubiony, czyli zwykły drewniany konik na kółeczkach. Nie wiem, czy pan pamięta z dzieciństwa, uczyliśmy się różnych pięknych piosenek, na przykład tam w kopalni kilow dzwoni, zgrzyta świder twardej dłoni, tam górnicy, przodownicy wykonują plan. Czyli mówiąc kolokwialnie, od dzieciństwa, od małego poddawano wszystkich indoktrynacji. Aż tu naraz, w roku 1950, dwie drużyny parowozowe z maszynistami Bieniasem i Mazurczakiem na czele naradziły się między sobą i oznajmiły, że przejadą bez naprawy średniej nie 70 tysięcy, lecz 100 tysięcy kilometrów. Okazało się, że kolejarze ci nie tylko dotrzymali słowa, ale poza tym zobowiązali się przejechać dodatkowo dalsze 40 tysięcy kilometrów bez naprawy. I w ten sposób wykazali, że norma 70 tysięcy kilometrów wcale nie jest święta. Kazik dziwił się, że można zorganizować współzawodnictwo pracy przy wytopie stali martenowskiej. Wydaje mi się, że nie ma takiej pracy na świecie, w której nie można by ubiegać się o lepsze jej wyniki. Skrawanie szybkościowe na tokarce, frezarce czy innej maszynie do obróbki to współzawodnictwo poszczególnych ludzi, współzawodnictwo indywidualne.